Spokój Wam, bracia, witajcie. Środa trzeciego tygodnia okresu zwykłego. Słuchamy Ewangelii według świętego Marka. Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem, i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej na jeziorze, a cały tłum stał na brzegu jeziora. Nauczał ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce: Słuchajcie. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedno ziarno padło na drogę, i przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i uschło, bo nie miało korzenia inne padło między ciernie a ciernie wybujały i zagłuszyły je także nie wydało owocu inne wreszcie padły na ziemię żyzną i wydawały plon wschodząc i rosnąc a przynosiły plon trzydziestokrotny sześćdziesięciokrotny i stokrotny i dodał kto ma uszy do słuchania niechaj słucha a gdy był sam Pytali go ci, którzy przy nim byli razem z dwunastoma, o przypowieść. On im odrzekł: Wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego. Dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli uważnie, a nie widzieli, słuchali uważnie, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im odpuszczona wina. I mówił im nie rozumiecie tej przypowieści. Jakże więc zrozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo. A oto są ci, którzy są na drodze. U nich sieje się słowo, a skoro je już słyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo w ich zasiane. Podobnie za siewem na gruncie skalistym są ci, Którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Potem, gdy nastanie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie. To ci, którzy wprawdzie słuchają słowa, lecz troski tego świata, łuda bogactwa i inne żądze wciskają się. I zagłuszają słowo tak, że pozostaje bezowocne. Wreszcie zasiani na ziemię żyzną są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. Oto słowo Pańskie. Nie rozumiecie tej przypowieści, jakże więc rozumiecie. Inne przypowieści, dlaczego ta przypowieść jest taka ważna? I dlaczego zrozumienie tej przypowieści jest ważne, żeby zrozumieć dalsze nauczanie Chrystusa? Bo to słowo mówi o tym, co Bóg czyni: że Bóg marnotrawi słowo, że Bóg jest tym, który, wiedząc, Jaka jest gleba naszego życia, i tak przychodzi i daje Słowo. My wiemy, co jest tym Słowem. Słowo stało się ciałem i zamieszkało pomiędzy nami. Przyszło do swoich, a swojego nie przyjęli, ale tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. To jest właśnie to. Jeżeli nie zrozumiemy tej przypowieści, nie zrozumiemy tej darmowej, bezwarunkowej, tej słowie wariackiej miłości Boga, który przychodzi wiedząc o tym, jak będzie przyjęte, jak będzie odrzucone, jak, jakie troski zajmują nasze serca, jak bardzo jesteśmy niestali i przychodzi pomimo tego, jeżeli tego nie zrozumiemy, tej miłości Boga który wykazuje swoją inicjatywę i który przychodzi ze swoją obietnicą, to nie jesteśmy w stanie dalej słuchać. To jest ta pierwsza rzecz, która przychodzi. Druga trochę w związku z tym pierwszym czytaniem o tym pragnieniu Dawida, żeby wybudować Bogu dom. A on mówi: nie, Ty mi nie wybudujesz domu, ty mi nie wybudujesz. Może wybudować dom, może wybudować syn. I to jest właśnie ta myśl, że Bóg pragnie wybudować dom, pragnie wybudować dom, ale nie my mamy budować ten dom. Bóg wkracza w nasze życie, tak jak widzieliśmy, przychodzi na tą różną glebę naszego życia, jesteśmy w różnych sytuacjach, w różnych fazach naszego życia, w różnych momentach, ale Bóg i tak przychodzi. Tak samo mówi do Dawida, pamiętaj, zabrałem cię z pastwiska spośród owiec. I to jest. Bóg, Bóg daje obietnicę. I t, o wypełnienie tej obietnicy nie jest zależne od nas. Znaczy, jest zależne, z, znaczy, jak damy odpowiedź, oczywiście, ale wypełnienie tej obietnicy Bóg bierze na siebie. Bóg jest tym, który przychodzi i, i wkracza w nasze życie, wiedząc kim jesteśmy, że jesteśmy wzięci od owiec, jesteśmy pasterzami, jesteśmy tymi, tak jak Dawid, o którym się nawet nie pamięta, bo to co nie jest, wybrał Bóg, aby to co jest zawstydzić. I Bóg mówi: syn wybuduje, to, ten co wyjdzie z Twojej wnętrzności, wybuduje dom. I myślimy teraz o naszym domu, naszego życia, o naszych małżeństwach, o, naszej, o naszym macierzyństwie, naszym ojcostwie, o naszych wspólnotach, w których jesteśmy. Że ten, ten dom nie, nie, nie mamy budować według naszych planów, według naszych zamysłów, naszymi si siłami, tylko pozwolić, żeby Bóg budował to, tę wieś. A buduje poprzez to najpierw, że daje nam słowo, żeby... W nas zrodził się ten syn z naszych wnętrzności, wyszedł syn, który jedyny może zbudować te więzi, bo te więzi w małżeństwie, w nasze macierzyństwo, ojcostwo, w tych więzi we wspólnocie, może zbudować tylko ten, który jest gotowy zburzyć sobie mur wrogości, który ma tę, tę zdolność dania swojego życia. Jak mówi Chrystus o sobie, że nikt mi życia nie zabiera, ja go daję. I mam moc dać, i mam go moc wziąć, to jest ten syn, może to zrobić. A wszystko zaczyna się od tego, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Wszystko zaczyna się od słuchania słowa. Także takie słowo na, na, na dzisiaj, na tę obietnicę, która przychodzi, na tą y, miłość Boga, która y, znając naszą sytuację dzisiaj, jak tego słowa dzisiaj będziemy słuchać. Tak daje nam to słowo, słowo obietnicy, mówiąc, że, że nie ty wybudujesz tak jak dzisiaj jesteś, z tymi twoimi postanowieniami, z tymi twoimi ambicjami, z tymi twoimi marzeniami, planami, ale syn wybuduje. Więc słuchaj dzisiaj słowa, słuchajmy dzisiaj słowa, żeby Bóg mógł y, znaleźć w, w nas ten kawałek zie żyznej ziemi, która dzisiaj będzie gotowa zrodzić tego syna. Takie słowo, które słyszę dzisiaj, bracia. Dobrego dnia, pokój wam.